Media ujawniły, co Krzysztof Jackowski trzyma w swoim mieszkaniu. Jeden z jego pokoi jest pomieszczeniem, w którym trzyma rzeczy należące do zmarłych osób. W jakim celu to robi? Jak twierdzi, są one mu potrzebne w celu rozwiązywania zagadek dotyczących tego, jaki los spotkał zaginionych. Krzysztof Jackowski jest bardzo aktywnym użytkownikiem w sieci. Prowadzi swój kanał w serwisie YouTube, na którym regularnie prowadzi transmisje dotyczące wydarzeń, które zgodnie z jego wizjami mogą czekać nas w przyszłości. Niedawno wypowiedział się m.in. na temat tego, co wydarzy się w sylwestrową noc. Jego zdaniem, może być bardzo niespokojnie. Media ujawniły, jakie przedmioty trzyma w swoim mieszkaniu Krzysztof Jackowski. Niepokojące doniesienia. Jasnowidz z Człuchowa deklaruje, iż obcuje z duchami. Wizjoner znany jest z tego, że często angażuje się w głośne sprawy zaginięć, choć nie zawsze udaje mu się wskazać właściwe miejsce. Zrozpaczone rodziny niejednokrotnie sięgały po jego pomoc, wyciągając rękę po każdą opcję, która mogłaby im pomóc odnaleźć bliskie osoby. Redakcja Super Ekspresu dotarła do Jasnowidza i ujawniła fakty dotyczące jego mieszkania. Jeden z pokoi w jego przybytku jest miejscem, w którym trzyma przedmioty należące do zmarłych osób. Coś takiego niejedną osobę przyprawiłoby co najmniej o gęsią skórkę. Dla niego nie jest to nic wyjątkowego. Krzysztof Jackowski wyznał, że przedmioty należące do zmarłych osób nie wzbudzają w nim takich emocji, jak w większości z nas. Zdarzyło mu się nawet spać w jednym pokoju ze sznurem, który należał do samobójcy. Otrzymał go od rodziny, która chciała się dowiedzieć, dlaczego targnął się on na swoje życie. Raz w sypialni miałem nierozpakowany list. Był w nim sznur wisielca. List przysłała mi rodzina samobójcy. Poprosiła mnie o wyjaśnienie, dlaczego ich bliska osoba popełniła samobójstwo. Takich rzeczy nie można trzymać w sypialni. A ja z tym sznurem i duchem osoby, która się powiesiła, spałem, opowiadał Jasnowidz. Wizjoner bardzo dobrze czuje się w miejscu, w którym obecnie mieszka. W rozmowie z portalem wyznał, że jeden z pokoi przeznaczony jest wyłącznie na przedmioty, które są związane z osobami zmarłymi lub zaginionymi. Większość z nich to przedmioty bardzo osobiste. Wizjoner przekonuje, że dzięki nim jest w stanie odgadnąć, co stało się z osobami, do których należały. W jednym pokoju trzymam rzeczy związane ze sprawami, które prowadziłem, wyznał. Jasnowidz mieszka obecnie w Człuchowie w województwie pomorskim. Jego mieszkanie znajduje się w przedwojennej kamienicy, która została zbudowana w 1935 roku dla lekarzy ze szpitala znajdującego się w pobliżu.
choć kiedyś dosyć często się przeprowadzał, obecne miejsce odpowiada mu na tyle, że nie ma na razie planów, aby zmieniać ten stan? Ja taki wędrowniczek byłem. Co 7 lat zmieniałem mieszkanie. Tutaj mieszkam już 8 lat. I nie zamierzam się wyprowadzać, tak nam tutaj dobrze, opowiadał Krzysztof Jackowski w rozmowie z Superekspresem.